Znajdujemy się przy mieszkaniu Joanny Mamet, ulica Wspólna, droga 8, o ile się nie mylę. Oto właśnie ten blok. Tu jestem ja i drzwi wejściowe. Tam jest Janek. I tak to wszystko wygląda. Ej, my się tak staramy wejść tutaj w ogóle za ten płotek i to w ogóle, a tam... A tam nic nie ma. Może znajdźcie, zobaczmy. Generalnie wejście za klatkę znajduje się za naszymi plecami. Dobry. No. My się tutaj tak pijemy, a tu można po prostu obejść to naokoło. Dobrze, będziemy mieli to na ulicy. Słucham? Nie, tu nie ma wejścia. Aha! Złudzenie optyczne jest. Nie, to dobrze. Musiałem mieć do się przez ten podróż, ale jakiś taki trudny do podróżania nie jest, ale... Tylko mam rower. No właśnie. Nie, dobrze, dobrze się stało, że nam się udało i w ogóle. Cóż. Jasiek, ambitnie. Dobrze. Po zwiadach okolicy proponuję wejść na klatkę. Ciekawe osiedle. Ciekawe osiedle? No... Jak wszystkie osiedla na Gocławku w sumie. Tak. Tak. Te miejsca charakteryzują się bardzo ciekawą rzeczą. Tutaj mieszkają sami emeryci. Praga południe, witamy. Chwilę, zostawiłem to. Nie wiem, coś powiedzieć, ale ten, i tak to się nic nie nagrywało chyba, bo ten... Koteł. Bo jak wygasi to, jak kliknę ten guzik do nagrywania, to się nie nagrywa, tylko ekran się włącza. Dobra. Jest kot. Jasiek nagrywa kota. No i przyjazny. A tu jest Elek. A tu jest Jasiek. Tu jestem Jasiek. Dobra, idziemy. Tak. Ej, w ogóle to jest beka, bo tutaj ludzie normalnie sobie mieszkają i w ogóle, a my tutaj przychodzimy jak jacyś turyści i wszystko nagrywamy. Kupię. XD. To nie jest zupełnie. Tymczasem w Rosji? Tymczasem... Ta kamera nie wiem, czemu jakoś oddala. Może to jest taka panoramiczna. No, 160 stopni, ale... No właśnie. A to wygląda jak stanę tak, tak tu był, nie wiem. Z 5 metrów od tego, a ja zostaję... No, z metr. No. Jak to wyglądało na YouTubie. Ciekawa okolica. Tak. Na pewno zamknięto środek. Obozy. Letnie, zimowe. Koncentracyjne. Dobra. Następne filmy trzeba nakręcić, jak wyjdziemy do środka, ale to jest skomplikowane. No. Okolica jest no czysta. Nie da się podzielić ścieżki audio i wszystkiego na różne części. Trudno. Dobrze, teren jest czysty, możemy wchodzić. To jest zamknięte. Wow, otworzyłeś. O nie! Ja nie mogę. Ale głupie. Nie, ale głupie. Jak ty wejść? Które... Wchodzimy na listę nasza? To jest dobry w ogóle blok, albo ulot. Do tego mam tak. No to jest ten blok. Klatka numer 1, wspólna droga 8, mieszkanie 19. Ojku. A to jest od 30... A nie, od 1 do 1.
zdejmował na to, nie? Dzwonimy? No, dawaj, mów ludzki albo coś takiego. Dobra, tylko się nie śmiej. Okay. Bo nie wypali. No wiesz co? Nie no, pekę. Muszę z tobie zdrapać gardło, żeby mieć bardziej dorosły głos. Okay. Dzień dobry. Dobra. Dzień dobry, czy mam uprzejmość z panią Joanną Mamet? Nie, pani Joanny Mamet nie ma, a o co chodzi? Cóż, nieistotne. Ale proszę, o co chodzi? O nic konkretnego, najmocniej pana przepraszam. Miłego dnia. No nie udało się. Generalnie nie pomyliłem się, ona tutaj mieszka. I... co będzie zresztą słuchać na nagraniu, spotkałem się z dość ostrą, z dość ostrym odbiorem mojego pytania. Czy mieszka tutaj pani Joanna Mamet? Tak, mieszka. A o co chodzi? Mam rolek. A, o Jezu. Jak ja głupi jestem. Czy mieszka tutaj pani Joanna Mamet? Tak, mieszka. A o co chodzi? O nic konkretnego, najmocniej przepraszam. Ale o co chodzi? O nic konkretnego, przepraszam, miłego dnia. I się rozłączyłem. Jeszcze ktoś wyjrzy przez okno, byłyby jaja, nie? Byłyby. No to, w sumie, nie wiem, miało to trwać godzinę, ale możemy się stąd zabierać. No i tak nie ma co robić. Tak. No dobrze. To ja dziękuję serdecznie za transmisję. Ja też. Tak. W sumie to. Dziękuję za wszystko, tak? I do następnego razu. Do następnego spotkania. Tak. Może z panią Wiasią jeszcze się uda. Może. A może się nie uda, nie wiem. No. To cześć.